Audycja zawiera lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Maschio Gaspardo, prasa owijarka Mondiale, prasa zmiennokomorowo Extreme 266. Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem, spotykamy się z Państwem po raz 15. Czyli już po raz 15 podejmowali będziemy rolnicze zagadnienia. Rozpoczął się marzec, a więc miesiąc, w którym powitamy wiosnę. Zgadza się. Wiosna w rolnictwie to bardzo ważna pora, będziemy więc mieli o czym mówić. A rozpoczniemy od fleszu rolniczych wieści. Tradycyjnie też klub hodowców bydła i Witold Stańco oraz magazyn Prosto z Pola i Krzysztof Skibiński. Wraz ze swoim gościem Krzysztofem Suchorskim. Gośćmi dzisiaj będą partnerzy handlowi firmy Interwax, którzy zagościli wraz ze sponsorem naszej audycji na targach Ferma 2023 w Bydgoszczy w ubiegły weekend. W ostatnim dniu targu, w niedzielę, udało nam się porozmawiać z przedstawicielami firm Maschio Gaspardo, Samasz, Insefarm, a także z przedstawicielami firmy Dieci, z którą to firma Interwax podpisała umowę o współpracy właśnie na wspomnianych targach. Konkurs i porcja humoru to w ostatnim naszym wejściu. I sporo dobrej muzyki. Liczymy, że zostaniecie Państwo z nami do samego końca. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Życzymy miłego słuchania. Flesz rolniczych wieści. Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych z PROW na 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalono na 1 marca, został on jednak przedłużony do 15 marca. Od 3 marca składać można w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotami pochodzenia rolniczego. Rolnicy, którzy planują takie przedsięwzięcia, mogą otrzymać nawet do 150 tysięcy złotych. Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt przechowywania kiszonek. Wsparciu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocyjnej oferty kredytowania towarów na raty 0%, to znaczy bez dodatkowych kosztów. Prowizja oraz oprocentowanie kredytu wynoszą 0%. Oferta obowiązuje od 1 marca do 30 czerwca bieżącego roku, do 4000 zł na 10 rat na cały asortyment w naszym sklepie. Anita Marynowska, Interwax. Był to flesz rolniczych wieści. A ze mną już jest pan Tomasz Zabolewicz, regionalny kierownik sprzedaży Polska Północna Zachodnia firmy Maschio Gaspardo, jeden ze współorganizatorów stoiska firmy Interwax na targach Ferma 2023. Witamy serdecznie, panie Tomaszu. Jakie wrażenia po targach, jakie zainteresowanie przede wszystkim waszymi produktami? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tak fajne targi zaczynają mieć coraz większą popularność. Frekwencja na tych targach uważamy, że była bardzo dobra. Cieszymy się, że razem z firmą Interwax mogliśmy w tym roku zaprezentować dwie maszyny Państwu. Była to prasa owijarka Mondiale i prasa zmiennokomorowa Extreme 266. Jak wygląda współpraca Waszej firmy z firmą Interwax? Jeżeli chodzi o asortyment naszych produktów, firma Interwax poszerza te produkty. Zaczynaliśmy 2 lata temu zaledwie od 1-2 produktów z naszej gamy. Na dzień dzisiejszy portfolio tych maszyn, którymi dysponujemy, pozwala firmie Interwax sprzedawać praktycznie cały rok. Mamy maszyny, które są przez klientów kupowane w różnych okresach i sprzedajemy ich coraz więcej. Jeżeli Państwo nie mieliście możliwości dotarcia na targi Ferma, a jesteście Państwo zainteresowani produktami firmy Maschio Gaspardo, chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do centrali firmy Interwax w Żninie, jak również do oddziałów zlokalizowanych w Polsce. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem był pan Tomasz Zabolewicz, regionalny kierownik sprzedaży Polska Północno-Zachodnia firmy Maschio Gaspardo. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
I was walking on the road when they shoot the man a shooting tire. Ikorodu don't catch a fire. As I dey walk out, I dey see one man where we say them shoot where they carry kaya. The baba carry kaya. Soldier go, soldier come. Barack go dey run. Kill by your gun, you will die by your gun. How you go feel at the point of no return? Enough men dead under the sun. Now so them kill the innocent man. Innocent man, get body man. Body man vexed on Taliban. Taliban run the whole town down. Then don't kill a Bobby. Don't kill a Bobby. Now who kill a Bobby? Who kill a Bobby? A Bobby, a Bobby. Then don't kill a Bobby. Don't kill a Bobby. Now who kill a Bobby? Who kill a Bobby? A Bobby, a Bobby. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Maschio Gaspardo, prasa Owijarka Mondiale, prasa zmiennokomorowo Extreme 266. Audycja zawiera lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Biostyma, biostymulatory Bioflex i Enfoliar oraz nawóz dolistny S-Mag. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem.
Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. Dziś temat suchego TMR-u w żywieniu zwierząt. Tak, dzisiaj chciałem przybliżyć troszeczkę przygotowanie w ogóle suchego TMR-u dla cieląt. Zastosowanie takiej suchej mieszanki pełnoporcjowej, takiego suchego TMR-u dla cieląt w okresie odpajania mlekiem, jakby nie patrząc, jest coraz częściej przez hodowców praktykowana i powiem, że bardzo się sprawdza. Kombinacja dużej ilości paszy objętościowej w postaci jakiejś sieczki, siana lub lucerny z dodatkiem dostosowanej do wieku paszy treściwej oraz mieszanki mineralnej przyjmowana jest przez zwierzęta bardzo chętnie i jednocześnie gwarantuje prawidłowy rozwój, szczególnie jeśli chodzi o żwacz. Suchy TMR z zakupu, no jakby nie patrząc, taki gotowy troszeczkę kosztuje. Te ceny są różne, też nie będę o nich mówił, ale celem tej audycji dzisiejszej jest to, żeby przybliżyć troszeczkę, jak taką mieszankę zrobić samemu, bo zrobienie tego samemu kosztuje znacznie mniej, a jej wykonanie wcale nie jest obarczone jakimś ryzykiem i można przygotować to dla gospodarstwa praktycznie każdej wielkości. Tylko co jest ważne, żeby taka mieszanka smakowała cielętom, a nakład tej pracy się opłacił, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, o których właśnie chciałem powiedzieć. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ilość. Do tego 4 tygodnia cielęta jedzą, tak można powiedzieć, do 0,5 kg takiego suchego TMR-u dziennie. W wieku 12 tygodni już pobieranie wzrasta do 5 czy ponad 5 kg na zwierzę. Podawanie suchego TMR-u, kiedy przede wszystkim się zaleca, właśnie między 4 a 8 tygodniem życia. Po tym czasie już wtedy można powoli włączać TMR dla krów mlecznych, ze względu na to, że suchy TMR zawiera dużo błonnika, nie można zapomnieć o tym, żeby te cielęta miały dostęp do wody. To jest naprawdę bardzo ważne. Zdarzają się właśnie przy dużej ilości błonnika, tak jak u ludzi w zasadzie, gdy jest brak dodatkowo wody, zdarzają się biegunki i to takie dosyć ostry przebieg tych biegunek. Drugą rzeczą za wyjątkiem ilości, dobrą rolę i dużą rolę odgrywa pasza objętościowa. Pasza objętościowa w zależności od jakości powinna stanowić do 20% takiej mieszanki całej. Jako komponenty, co się najlepiej nadaje z takich objętościowych, czyli przede wszystkim słoma, siano, lucerna. Każdy z nich powinien być całkowicie suchy, czyli taka całkowicie suchy, to mamy na myśli suchą masę ponad 80% i bardzo krótko pocięty. Do suchego TMR-u słoma musi być bardzo krótko pocięta. Jeżeli można to zrobić wozem paszowym, no będzie to trwało na pewno długo. Można też kupić takie gotowe sieczki, które są do tego przystosowane. Słoma nie powinna zawierać przede wszystkim biologicznych zanieczyszczeń, jakiś pleśni, no bo to idzie do młodych zwierząt, które rozwijają swoje włókna mięśniowe, rozwijają swój organizm, także muszą dostawać to, co najlepsze. Trzecią taką rzeczą jest pasza treściwa. Pasza treściwa z dodatkiem mineralnym właśnie w suchym TMR-ze powinna stanowić nawet do 80% TMR i może pochodzić z zakupu. Forma jest obojętna. Postać sypka, pelet. Jednak przy peletach istnieje większe ryzyko, to co już wspominałem w poprzedniej audycji, takiego selektywnego pobierania paszy. Także najlepiej byłoby, gdyby to było wszystko sypkie. Dlatego w tym przypadku trzeba dokładnie obserwować zdrowie, gdyż istnieje większe ryzyko kwasicy. Czwartą taką rzeczą, jeśli chodzi o płynne komponenty, które muszą być zawarte w suchym TMR-ze, czyli tutaj myślimy o płynnach o takich jak melasa. Przypuśćmy dawkowanie takie do 5% i olej roślinny. Z reguły jest to około 1-2%. Traktowane są jako polepszacze smaku przede wszystkim. Dodatkowo zmniejszają pylenie i, co jest ważne, cały czas przy bydle, czyli wiążą tą paszę objętościową z paszą treściwą. Kolejna rzecz to jest analiza, czyli wszystkie te komponenty wykorzystane do samego TMR-u oraz gotowy produkt powinny być analizowane pod kątem składu regularnie i w razie potrzeby mieszanka powinna być ponownie przeliczona. Musimy po prostu obserwować zwierzęta. Dawki na suchym TMR-ze praktycznie najlepiej, jak są indywidualnie układane pod gospodarstwo i sprawdzane, lepiej zrobić na początek troszeczkę słabiej, a nie mieć problemów, niż wzorować się na kimś i narobić sobie kłopotów w postaci biegunek czy jakiegoś ostrego przebiegu różnych chorób. I kolejną rzeczą, ostatnią taką można powiedzieć, to jest magazynowanie takiego suchego TMR-u, bo można przygotować na zapas i magazynować najlepiej do 3 miesięcy. W jakichś suchych, takich higienicznych warunkach, można w jakichś wielkich workach, czy tam typu big bagach, w jakichś beczkach, albo po prostu jakaś czysta, betonowa powierzchnia, taka wybetonowana, utwardzona, żeby to nie miało kontaktu z ziemią. Tylko tak krótko chciałem powiedzieć na koniec, taką zapraszam oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, takie receptury już szczegółowe, jak najchętniej dla Państwa przygotuję. Ja chciałem tylko podać taką recepturę, składniki, taką ogólną recepturę, jak taki suchy TMR, z czego powinien się składać. Czyli tak mniej więcej 74% paszy treściwej w postaci, no jakby nie patrząc, najlepiej takiej mączki. 20% tutaj, tak jak wspominałem, to będzie słoma dla cieląt. Melasa 5% i najlepiej jak jest 1% takiego oleju rzepakowego.
I ostatnią rzeczą to jest takie przygotowanie, takie praktyczne, jak to zrobić. Czyli można powiedzieć, że w takim mieszadle mobilnym miesza się słomę dla cielon z melasą plus olej do tego przez około 10, najczęściej to jest 20 minut. Ważne jest, żeby czas mieszania był wystarczająco długi, tak żeby te wszystkie płynne komponenty mogły się równomiernie obkleić na paszy objętościowej i nie powstały przede wszystkim żadne grudki. Następnie dodawana jest mąka i wszystko mieszane jest przez kolejne 5 minut. W całości proces mieszania zabiera około 20-30 minut raz na 3 miesiące. Procedura jest łatwa i z reguły nie powinno się popełniać tutaj żadnych błędów. I tutaj taka jeszcze rzecz, że w zależności od wielkości tego stada, wielkości wozu paszowego i zapasów, ilość wykonowego TMR-u jednorazowo może być różna, był trzymać taką homogenną postać. Wóz najlepiej napełniamy tak do 75-85% jego objętości. Jednak jakby nie patrząc tych objętościowych, pasz też jest troszeczkę, żeby to przebiegało płynnie, wóz się za bardzo nie wypełniał, żeby się z niego nie wysypywało. Najlepiej wtedy jest trzymać się właśnie takiej zasady. O magazynowaniu już mówiłem, tylko chciałem jeszcze dodać taką jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego powiedziałem, że najlepiej się sprawdza 3-miesięczny okres magazynowania? Dłużej po prostu nie warto, bo pasza traci zapach, a jakby nie patrząc przez to również i smakowitość. A to może być przyczyną takiego mniejszego pobierania paszy przez cielęta. Dotyczy to też nie tylko suchego TMR-u, ale dotyczy to też na przykład pasz musli, które są stosowane w żywieniu cieląt na samym początku. Hodowcy często się dziwią, pasze mają, wszystko mają, a nie jedzą. W momencie, jak się człowiek zapyta, kiedy tą pasza była wymieniana, kiedy była wsypana, no to się okazuje, że wsypana była kilka dni temu i po prostu tak została. Niestety cielęta są na to wrażliwe. W momencie, kiedy pasza przechodzi, jak to się mówi, oborą i czuć, nie jest ona już dla cieląt atrakcyjna, nie pachnie. Co za tym idzie, niestety receptorów węchowych u krów jest zdecydowanie więcej niż nawet mają psy, dlatego trzeba wiedzieć o tym, że taka pasza, która nie pachnie, która długo znajduje się w karmiku, niestety nie będzie już pobierana i tak samo dotyczy to suchego TMR-u. Także w razie jakichś pytań lub takiego indywidualnego podejścia zapraszam do kontaktu. A ja dodam tylko, że Witka znaleźć można w firmie Intervax. Tak, na co dzień. Na co dzień. Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. Dziękujemy. Dziękujemy. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński, Krzysztof Suchorski i Sylwia Wysocka. Dziś kontynuacja tematu nawożenia dolistnego, prawda? Tak, skończyliśmy poprzedni program na produkcie Biofolplex, ale myślę, że jeszcze tutaj jest parę tematów, o których można wspomnieć. Krzysztof na pewno to rozwinie dobrze. Dzień dobry, Krzysztof Suchorski. Biofolplex jest preparatem, który możemy wykorzystywać w tworzeniu mieszanin nawożenia dolistnego. Jest to produkt unikalny. Zawiera w swoim składzie 5% wyciągu z alg morskich, aminokwasy, witaminy, hormony roślinne. Głównym efektem działania tego produktu jest pobudzenie systemu korzeniowego roślin poprzez intensywny wzrost korzeni włośnikowych. Korzenie włośnikowe są to te najmniejsze części korzonka, tak zwane korzonki, przez które w największym stopniu roślina pobiera z gleby składniki pokarmowe, po części też wodę. To powoduje też, że roślina jest dużo lepiej, dużo pełniej odżywiona, przez co też lepiej wykorzystuje te formy nawożenia, które stosujemy w roślinach. Biofolplex to też taki biostymulator, który możemy podać w kryzysowych momentach. Jeśli, nie wiem, coś zepsujemy, coś przypalimy, to też nam podratuje tą roślinę? Zadziała to tak? Zdecydowanie. Jednym z istotnych zastosowań tego produktu jest bioodnowienie, bioregeneracja uszkodzonych roślin przez najróżniejsze formy stresu, czy to będzie susza, krótkotrwała, uszkodzenie roślin przez czynniki atmosferyczne, czyli przemarznięcia, przymrożenia, grad, deszcze, ale również w przypadku sytuacji wystąpienia fitotoksyczności po pestycydach czy nawozach. To tak teraz zapytam. Jeśli mamy taką zapowiadającą się suszę, widzimy, że pogoda nie będzie sprzyjała naszym uprawom, będzie brakowało wody. Zastosować go przed, czy zastosować go po wystąpieniu tego okresu? Zdecydowanie przed. Lepiej przygotować tą roślinę do zapowiadających się jakichś zagrożeń, tym bardziej roślina w dobrej kondycji, wchodząca w sytuację w momenty stresowe, dużo lepiej te sytuacje stresowe przechodzi i mniejsze skutki na tej roślinie te sytuacje stresowe wywołują. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę o nowym waszym produkcie. Jest to, ja może go zaprezentuję, Krzysztof będzie o nim opowiadał, jest to Enfoliar. Enfoliar to jest nic innego jak azotowy produkt do nawożenia dolistnego. Tak, Enfoliar jest produktem bakteryjnym. Występują tutaj bakterie z rodziny
rodziny Metylobacterium. Bakterie tej rodziny charakteryzują się tym, że po dostaniu się do tkanek roślin, tutaj szczególnie mówimy o liściach, wiążą azot atmosferyczny w postaci azotu amonowego. Azot ten nie jest magazynowany w roślinie, lecz od razu jest wbudowywany w struktury rośliny w postaci aminokwasu, glutaminy. I tutaj możemy mówić o tym, że te bakterie są w stanie związać w tkankach roślin do 40 kg azotu. Wiadomo, mówimy do 40, też musimy realnie na to spojrzeć, że nie gwarantujemy 40, ale to też wszystko w zależności od przebiegu pogody, od warunków, które będą panowały. Teraz w jakim okresie wprowadzić ten produkt na plantacji? Tak, zdecydowanie. Tutaj też jeszcze jednym czynnikiem, który będzie wpływał na ilość związanego azotu, to też długość wegetacji. W tych roślinach, które dłużej mamy na polu, czyli kukurydza, buraki, ta produkcja też będzie wyższa. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o warunki przeprowadzenia zabiegu, to też w zasadzie żadnego zabiegu nie będziemy wykonywać w momencie wysokiej temperatury czy suszy, ale tutaj w działanie tego produktu też wymaga, żeby te aparaty szparkowe, dzięki którym następuje wymiana gazowa czy pobieranie składników, były jak najbardziej otwarte. Optymalnym są pory wieczorno-nocne, jeżeli będą występowały wyższe temperatury. Ale to startujemy z tym preparatem w okresie kwietnia, powiedzmy, jeśli mówimy o zbożach i o rzepaku, czy jeszcze później? Nie, tutaj jeżeli mówimy o rzepaku, to już tutaj termin aplikacja kwietniowa już będzie tutaj korzystna, natomiast tutaj poza okresem stosowania, tutaj ważniejsze będą fazy rozwojowe, w których to będziemy podawać, bo tutaj też istotne jest, żeby powierzchnia roślin już była na tyle duża, żeby te bakterie były po prostu w stanie się zatrzymać na powierzchni roślin, żeby nie generowały strat w momencie, gdy spadną na ziemię, nie zatrzymają się na roślinach. To czyli czekamy, aż rośliny w miarę przykryją nam warstwę gleby i wtedy możemy spokojnie pryskać. Czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o mieszalność na przykład z fungicydami lub środkami do zwalczania szkodników? Nie, tutaj takich ograniczeń nie ma, jedynie musimy zwrócić uwagę na zawartości w preparatach jonów, miedzi i siarki, bo tutaj mówimy o organizmach żywych i one są też na te związki dosyć wrażliwe. Natomiast pozostałe są w pełni mieszalne. Dziękujemy bardzo. To był magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński i Krzysztof Suchorski. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Biostyma, biostymulatory Biofolplex i Enfoliar oraz nawóz dolistny S-Mag. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Tracks, take a back seat, a hitchhike.
Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing. Moimi Państwa gośćmi są przedstawiciele firmy Dieci, dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią, pan Markus Moroder, oraz regionalny dyrektor sprzedaży na Zachodnią Polskę, pan Marcin Lizoń. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest firma Dieci, skąd i dlaczego warto o nim mówić? Firma Dieci to włoski producent ładowarek teleskopowych. Od 1963 roku produkująca dwie linie maszyn agri, czyli maszyn rolniczych oraz maszyn budowlanych. Firma, która rozwija swój rynek sprzedaży w Polsce od blisko 13 lat. Jak doszło do podpisania umowy i współpracy z firmą Intervax? Because in the area of Intervax, let's say in important area of Wielkopolskie, Dieci was searching for a strong partner for the future, for the long term. And together with Marcin Lizoń, we decided about Intervax because it's a well-managed company, a strong company, well-known company in the area, and that a lot of farmers know. And also they are really professional in sales and service, and so we are sure that this partner can together we can grow together in the area very fast and very strong. Od pewnego czasu poszukiwaliśmy w terenie Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego województwa silnego partnera, który lokował się w naszym zainteresowaniu, w tym terenie, który odznaczał się dobrą sprzedażą, znajomością i rozpoznawalnością wśród rolników. Firma Intervax to firma, która spełniała obopólne wymogi Dieci Italii oraz wymagania swoich klientów w poszukiwaniu dostępności danych maszyn. Cieszymy się, że firma Intervax zaczęła z nami współpracę, ponieważ to rozpoznawalna firma, dbająca nie tylko o sprzedaż do swoich klientów, ale również o serwis, dostępność części zamiennych i obsługi posprzedażnej. Które produkty najbardziej będą eksponowane firmy Dieci przez Intervax? Linia produktów, którą będziemy oferowali podczas współpracy z firmą Intervax naszym klientom, to produkty serii Agri, czyli produkty linii rolniczej, wymagane przez naszych klientów rozmiary maszyn. To najczęściej ładowarki pomiędzy 6 a 7 metrów wysięgu oraz od 2,5 do 3,5 tony. To najczęściej sprzedawany produkt, który rolnicy wymagają do obsługi swoich gospodarstw. To maszyny wyposażone w silniki około 100 koni o wydajnych pompach hydraulicznych. Wszystkie nasze maszyny napędzane hydrostatem. To podstawowa gama maszyn, które możemy zaproponować naszym klientom. Aczkolwiek firma Intervax znajduje się w takim terenie, gdzie bez problemu spotykamy już gospodarzy o większym areale, powyżej 100 hektarów obsługiwanej powierzchni. I tutaj mamy do zaproponowania maszyny typu Agri Plus, Agri Max o większym wysięgu teleskopu, większym udźwigu. Rozmawiamy tutaj o nowych technologiach, o najnowszych transmisjach typu Vario, czyli przekładniach bezstopniowych, które możemy zaproponować już specjalistycznym gospodarstwom oraz większym rolnikom, którzy potrzebują znacznie wydajniejszych maszyn. Moimi i Państwa gośćmi był dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią firmy Dieci, pan Markus Moroder, oraz dyrektor sprzedaży na Polskę Zachodnią firmy Dieci, pan Marcin Lizoń. Jak Państwo sami słyszeli, warto zajrzeć do firmy Intervax, tam również asortyment proponowany i produkowany przez firmę Dieci. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi są pani Małgorzata Szot, prezes Centrum Pozyskiwania Nasienia InseFarm, oraz pan Tomasz Szwarc, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Witam Państwa. Witamy. Targi Ferma 2023 kończą się. Jakie są Państwa wrażenia i doświadczenia tutaj podczas tego bydgoskiego weekendu? Spotykamy się na stoisku firmy Intervax z siedzibą w Żninie. Z firmą Intervax Żnin InseFarm spółka z o.o. współpracuje już kilka lat. Dostarczamy do firmy Intervax nasienie, które pozyskujemy w naszym Centrum Pozyskiwania
pozyskiwania nasienia. Posiadamy dwie stacje. Jedna stacja jest siedzibą w Śmiłowie i mamy 160 miejsc dla knurów oraz druga stacja w Zergniewie na 154. Łącznie mamy 314 miejsc dla knurów. Genetyki, z którymi współpracujemy, to jest PAC, Hypor z Holandii, Danish Genetics z Danii, Figen z Finlandii, polska genetyka pod Polsusem oraz dystrybuujemy nasienie na teren całego naszego kraju. Jeżeli chodzi o współpracę z Interwax z Żnin, tak jak powiedziałam już wcześniej, współpraca już jest długoletnia, współpraca układa się bardzo dobrze. Dzięki tej współpracy możemy dotrzeć do wielu rolników, którzy mają również mniejszą, jak i większą hodowlę. A jak współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie? Jeżeli chodzi o współpracę z Uniwersytetem w Krakowie, współpraca się opiera na wymianie wiedzy, jak i doświadczenia między nami, głównie właśnie jeżeli chodzi o rozród, żywienie i inne tematy związane z trzodą chlewną. I pytanie teraz do przedstawicieli świata nauki. Jak uniwersytet, jakie korzyści czerpie właśnie ze współpracy z takimi partnerami jak Centrum Pozyskiwania Nasienia i CFA? No generalnie dla uniwersytetu współpraca tego rodzaju to jest właściwie, może nie jest, ale powinna być podstawa bytu. Ze względu na to, że uczelnie o charakterze zawodowym, a do takich uczelni należą właśnie te uniwersytety przyrodnicze, rolnicze, cała ta powiedzmy sobie grupa uczelni, które się tam się przebranżowiły w pewnym momencie, ale dawniej to były akademie rolnicze, one wszystkie właściwie, żeby funkcjonować na poziomie naukowym w takim racjonalnym zakresie przekazywania wiedzy w teren, muszą współpracować z podmiotami z tego terenu. Ta współpraca układa się bardzo różnie z różnymi podmiotami, akurat tutaj w tym zakresie można powiedzieć, że współpraca z InSeFarmem ma taki charakter, można powiedzieć, wręcz wzorcowy, tak jak to powinno wyglądać, czyli spotykamy się zarówno na gruncie konsultacyjnym, na gruncie szkoleniowym, planujemy różnego rodzaju działania takie doradcze, praktyczne, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia spotykania się w sali i omawiania pewnych rzeczy, ale możliwe są również jakieś wspólne wyjazdy, jakieś kwalifikowanie zwierząt, tego typu rzeczy. W związku z tym to jest taka, można powiedzieć, współpraca kompletna i pełna. Z różnymi firmami oczywiście bywa to różnie, natomiast no to jest ten istotny element, na który też zresztą zwraca się w tej chwili coraz większą uwagę w zakresie oceny uczelni, czy uczelnie właśnie w tym procesie swojego funkcjonowania taką współpracę posiadają i czy ta współpraca rzeczywiście przynosi jakiś realny wpływ na to, co się dzieje w gospodarce. Dziękujemy bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem była Pani Małgorzata Szot, prezes Centrum Pozyskiwania Nasienia InSeFarm oraz dr Tomasz Szwarc z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Teardrop in my eye, country road.
Państwa gościem są pani Paulina Borodziuk oraz pan Wojciech Meller, doradca techniczno-handlowy na Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie z firmy Samasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Targi Ferma 2023 w Bydgoszczy powoli dobiegają końca. Jak państwo oceniają te targi zarówno całościowo, jak i w współpracy z firmą Interwax, gdzie macie państwo wspólnie największe stoisko na całej hali? To się zgadza. Jesteśmy w tym roku na targach wspólnie z naszym dealerem Interwax. Cenimy sobie bardzo tę współpracę. Myślę, że nasze stoisko na tych targach na wszystkich zrobiło duże wrażenie. Mieliśmy okazję zaprezentować tutaj naszą gamę flagowych maszyn. Dla nas są to cenne spotkania z rolnikami, z klientami. Bezpośrednie spotkania, kiedy my mamy okazję porozmawiać na temat ich oczekiwań, potrzeb, a także ich doświadczeń, jeśli chodzi o pracę na naszych maszynach. No oprócz tego jest to możliwość oczywiście prezentacji naszej szerokiej oferty. Jeśli chodzi o współpracę z Interwax, to ona układa się wzorowo. Mam nadzieję, że to samo będą mogli powiedzieć o tym przedstawiciele naszego dealera. To już nie pierwsza impreza targowa, na której mamy okazję zaprezentować nasze maszyny, podczas której wspólnie współpracujemy. W ubiegłym roku prezentowaliśmy się też na tych targach. Było to o wiele skromniejsze stoisko. Myślę, że to, że w tym roku prezentujemy się w znacznie większym zakresie, to się przełoży i nie tylko na nasze relacje biznesowe pomiędzy producentem a dealerem, ale też na relacje oczywiście z klientami. Panie Wojciechu, jakie produkty mogą nasi klienci w firmie Interwax i w oddziałach dostać i na jakiej linii współpraca firmy Samasz z Interwax jest głównie oparta? W sumie do wyboru całą naszą flotę maszyn, tutaj jeśli chodzi o maszyny zielonkowe, przetrząsacze, grabiarki, kosiarki i też jeśli chodzi o też dział stricte komunalny, czyli tutaj ramiona wysięgnikowe, do tego odpowiednie głowice do mulczowania, czy też nawet stricte komunalkę zimową, jak pługi, posypywarki, także jeśli chodzi o asortyment, to w pewnym zakresie Interwax z nami współpracuje i z każdym z tych maszyn gdzieś tam proponuje swoim klientom. Też ma fajny odzew, bo jest bardzo doceniana taka współpraca i ze względu nawet na serwis, na jakieś zaopiekowanie się klientem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi państwa gośćmi była pani Paulina Borodziuk oraz pan Wojciech Meller z firmy Samasz podczas targów Ferma 2023 w Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Rolnicze wieści z Interwaxem. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj gościć w Państwa domach. Przyszedł czas na dowcip i konkurs. Zaczniemy od porcji humoru. Jestem za, bo pytanie i odpowiedź znam, a dowcipu niestety nie. Radku, i pewnie się narażę, ale jest pomysł, by element naszej audycji, właśnie ten z humorem, też miał swoją nazwę, podobnie jak Klub Hodowców Bydła czy magazyn Prosto z Pola. Dla bezpieczeństwa powiem, że jest to propozycja naszego słuchacza, bo nie jestem do końca pewna, czy opuścił już redakcję, a owa nazwa to, uważaj, Radek Sucharek. Będę musiał z tym żyć. Wiedziałam, że ci się spodoba. Krzysztofie, jesteś bezpieczny. A zatem jak już dowcip, to dowcip. Jako, że byliśmy na targach w zeszłym tygodniu, więc będzie o targu. Pewnego razu rolnik pojechał na bazar. Wziął ze sobą swoje warzywa. No i gdy jest na miejscu, widzi człowieka, który wszystkich krytykuje. A co to jest? Pyta. Ziemniaki, odpowiada sprzedawca. U nas są dwa razy większe.
Podchodzi do rolnika i pokazując na arbuza mu się pyta: a to co? Na co rolnik? To jest, proszę pana, wyhodowany przeze mnie groszek. No to czas na konkurs, a pytanie brzmi: który z doradców Interwaxu przybył dzisiaj do studia wspólnie ze swoim gościem? Na odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu 663-352-377, 663-352-377. Przypominamy, że wygrać u nas 100 Eurowaxów może każdy, ze zastrzeżeniem, iż raz na 4 odcinki, nie licząc ubiegłotygodniowego, ponieważ wówczas była otwarta linia i wszyscy Państwo wygrywaliście. Przypomnijmy tylko, że 100 Eurowaxów to 100 zł, ale w walucie Interwaxu. Są to więc środki do wydania w firmie Interwax. W ubiegłym tygodniu zwycięzców było ponad 30, bo każdy, kto udzielił poprawnej odpowiedzi, wygrywał. Pierwsza dodzwoniła się pani Agnieszka z Dąbrowy. Gratulujemy. Z naszej strony, proszę państwa, to już dzisiaj wszystko. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia już w następną niedzielę o godzinie 12. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Rolnicze wieści z Interwaxem. Życzymy państwu udanego popołudnia.
Karina, Karina.